Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam pana prezydenta Zarządzika Tadeusza Boszka. Dobry pan. Przewodniczący Wydziału Uniwersytetu Urbanistyki, Architektury i Krajobrazu, panu Antonia Fernandez Zgodę. Witam naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami pana Stanisława Czuchary. Witam mecenasa pana Pawła Kozielca. Witam także przedstawicieli mediów. Proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Dziękuję. Drodzy Państwo, poprosiłem Państwa na dzisiejszą konferencję w związku z zamierzeniem budowy, czy zamiarem budowy masztu na terenie osiedla Zakrzów. Drodzy Państwo, od samego początku, kiedy pojawiła się ta propozycja, pamiętacie Państwo, zdaniem moim, ale także mieszkańców i Zakrzowa, i Tarnobrzega, maszt powinien był być usytuowany na terenie parku technologicznego. I taką wersję my przyjęliśmy i tak negocjowaliśmy i takie były ustalenia. Dlatego myślę, że w imieniu mieszkańców Zakrzowa, ale chyba nie tylko mieszkańców Zakrzowa, w swoim, myślę, że także wszystkich urzędników, jesteśmy mocno zaskoczeni i zdegustowani postępowaniem firmy. Wydawało nam się, że takimi metodami nie powinno się dochodzić do swojego celu. Wydawało mi się, że rozmowy z firmą Play, z P4 są na tyle zaawansowane i na tyle wszystko jest klarowne, że maszt powstanie tam, gdzie miał być zgodnie z ustaleniami postawiony. Liczę na to, że mimo tego, iż w tej chwili jest sytuacja dosyć faktycznie skomplikowana, Play dotrzyma słowa i wybuduje maszt tam, gdzie obiecał, tam, gdzie były ustalenia, tam, gdzie faktycznie cała procedura była przygotowywana. Myślę, że na dzisiejszej konferencji wszystkie pytania, czy wszystkie problemy, wszystkie niejasności zostaną przedstawione, zostaną wyjaśnione. Nie będzie już wątpliwości, że ze strony miasta nie było żadnego niedociągnięcia czy niedopilnowania. Z naszej strony wszystko było przygotowane zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem i w pierwszych możliwych terminach do wykonania. I drodzy Państwo, powtarzam jeszcze raz. Liczę na to, że Play dotrzyma słowa. Prowadzimy dalsze rozmowy. Że Play dotrzyma słowa i buduje ten maszt na terenie Parku Technologicznego. Ja uważam, że najważniejsi są ludzie, mieszkańcy tak naprawdę Zakrzowa, którzy mieszkają tuż przy działce, na której w tej chwili Play próbuje dokonać tej budowy. Byłem i jestem z mieszkańcami i tu się nic nie zmienia. I będę dotąd prowadził rozmowy, bo nie chcę tego nazwać walką, ale prowadził rozmowy i dysputy z Playem, dopóki nie przekonamy Playa, że warto dotrzymywać słowa. Jesteśmy wszyscy mocno tym wszystkim, tak jak powiedziałem, poruszeni, bo wydawało nam się, że rozmawiamy na poziomie na tyle wysokim, że obie strony zrozumiały, jak ważny to jest interes społeczny, jak ważny to jest interes miasta, ale równocześnie jak ważny jest to interes Playa, bo jeżeli informacja pójdzie dalej w świat, że mimo rozmów, negocjacji, całego postępowania, całej procedury, firma zadziałała metodami takimi, jakimi zadziałała, to myślę, że następne samorządy będą bardzo mocno się przyglądać temu, jak postępować w takich sytuacjach. Drodzy Państwo, ale nie chcę ja przedłużać. Myślę, że są tu ze mną naczelnicy i pan mecenas. To są osoby, które uczestniczyły cały czas w
procedurze, cały czas w procesie negocjacyjnym. W związku z tym są najbardziej zorientowane, najbardziej kompetentne. Są Państwo w stanie przedstawić wszystkie informacje dotyczące postępowania, działania miasta w tej dziedzinie. Dziękuję Panie Prezydencie. Zacznijmy od Pani Manifestacji Zgody na czynnik Wydziału Urbanistyki. Witam Państwa, więc jeśli chodzi o inwestycje budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie osiedla Zakrzów, wydane zostało w dniu 28 października 2022 roku pozwolenie na budowę. Sytuacja przedstawiała się w sposób następujący. Wniosek został złożony już 29 sierpnia 2022 roku. I my, wysyłając zawiadomienia do stron ustalonych w oparciu o przepisy prawa budowlanego, powiadomiliśmy również zarząd osiedla o tym, że został taki wniosek złożony w miejscu, w którym w roku 2018 również toczyło się postępowanie odnośnie wydania pozwolenia na budowę. Poinformowaliśmy właśnie zarząd osiedla między innymi, po czym wpłynął do miasta protest mieszkańców, potwierdzony po prostu ich podpisami w ilości 306 sztuk. Po prostu w związku z tym protestem wystosowaliśmy pismo do inwestora z prośbą, żeby zmienił lokalizację, która to lokalizacja już w 2018 roku została ustalona na terenie Parku Technologicznego. Wtedy inny operator starał się o wydanie pozwolenia na budowę. Niemniej jednak przeprowadzone zostały wówczas już badania, które potwierdzały możliwość wykonania w tymże miejscu na terenie Parku Technologicznego stacji telefonii komórkowej. No, otrzymaliśmy bardzo szeroką odpowiedź, która w żaden sposób nie odnosiła się do tego, że przystają na to, że wyrażają chęć usytuowania na terenie Parku Technologicznego stacji. Natomiast było szereg informacji popartych cytatami z jakichś publikacji naukowych, które wskazywały na to, że tego rodzaju stacja telefonii komórkowej nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, na otoczenie. No więc w związku z tym, że projekt został sprawdzony, zweryfikowany, nie mieliśmy podstaw do odmowy wydania pozwolenia na budowę ani do przedłużenia procesu trwania wydawania pozwolenia na budowę, ponieważ jak wiadomo, termin wyznaczony przez ustawodawcę wynosi 65 dni i właśnie w tych 65 dniach miasto musiało się zmieścić, żeby po prostu nie narazić się na czynności odszkodowawcze w związku z brakiem podstaw możliwości wydania decyzji odmownej. Przypomnę jeszcze tutaj, że w roku 2019 wydana została na terenie osiedla Zakrzów, właśnie w odniesieniu do tegoż samego terenu, decyzja odmowna. I ta decyzja została uchylona przez wojewodę podkarpackiego. Argumenty, które przemawiały wówczas za wydaniem decyzji odmownej, to były właśnie argumenty skierowane do miasta przez mieszkańców osiedla Zakrzów. Czynnik społeczny i tym podobne, przy czym tam no jeszcze wchodziła troszeczkę inna sprawa, że po prostu inwestycja była zlokalizowana poza terenem, który przewidywał taką lokalizację w miejscowym planie, bo trzeba zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu lokalizację tego typu budowli. Jeszcze ustawa o wspieraniu usług telekomunikacyjnych wprowadziła zapis taki, że nie można czynić zakazów budowy rodzaju urządzeń z zakresu łączności publicznej. Nie można czynić zapisów w planie, które by po prostu uniemożliwiały lokalizację tego typu obiektów. No i tak, tak jak mówię, odpowiedź od inwestora do nas została wystosowana, informująca o tym, że brak jest wpływu negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. No i mówię, pozwolenie zostało wydane. Następnie po wydaniu pozwolenia już odbyło się spotkanie na terenie osiedla Zakrzów, gdzie udział wziął również w tym spotkaniu przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel inwestora
próbował, czy tam powiedział do końca na temat właśnie braku negatywnych oddziaływań. Natomiast w związku z tym, że spotkał się ze stanowczym protestem mieszkańców, zobligował się do jakby do prowadzenia dalszych rozmów co do zmiany lokalizacji, tam gdzie była wcześniej wskazana na terenie parku technologicznego. W związku z tym, po tym spotkaniu miasto przesłało takie wskazanie na terenie parku technologicznego, gdzie można by zlokalizować, zgodnie z podjętą już uchwałą, gdzie można by zlokalizować tą stację. W odpowiedzi na właśnie taką propozycję przedstawiciel inwestora poniekąd przesłał do miasta zaznaczoną lokalizację na terenie parku technologicznego. No i wszystko wskazywało na to, że po prostu tam będą zdecydowani lokalizować stację, z tym, że musieli zawrzeć umowę dzierżawy, czy tam umowę najmu gruntu, żeby posiadać prawo do dysponowania terenem, aby móc wystąpić z następnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę w tamtym właśnie miejscu. I tutaj przedstawiciel inwestora został przeze mnie poinformowany drogą elektroniczną, z kim ma się kontaktować w sprawie zawarcia umowy najmu. I tutaj już dalsze po prostu prace związane z zawarciem umowy najmu czy też dzierżawy zostały przekazane do Wydziału Geodezji. Chciałam zauważyć również taką rzecz. Mamy zatwierdzony projekt budowlany tejże stacji na terenie właściciela prywatnego i z projektu budowlanego stacji wynika, że ta stacja zajmuje powierzchnię około 53 metry, 52 kwadratowe, 52, no przypuśćmy i tam koma ileś tam, 8, 7, no około 53 metry kwadratowe. Także na terenie parku technologicznego takie miejsce znalazłoby się w oparciu o podjętą uchwałę z roku, no chyba 2019, tak? 18. To z mojej strony tyle, jeśli chodzi, bo ja już po prostu mówię, jest pozwolenie na budowę wydane, ważne. Od pozwolenia na budowę wnieśli odwołanie mieszkańcy Zakrzowa jeszcze i wojewoda po prostu oddalił te odwołania mieszkańców z tytułu tego, że nie byli oni stroną postępowania. Dziękuję panu naczelniku. Teraz pan Stanisław Czuchara, naczelnik Wydziału Geodezji. Szanowni Państwo, tak jak zaznaczyła Pani Naczelnik, Pani Niezgoda, na terenie parku była podjęta uchwała Rady Miasta w 2018 roku na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu na okres 30 lat części nieruchomości o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Czyli z dokumentów, które przedstawił Play, na podstawie tej umowy mogli zawrzeć no nie od razu, bo jeszcze dalsze procedury były związane z wykazem nieruchomości, mogli zawrzeć umowę dzierżawy w krótkim okresie czasu. Play 10 stycznia składa do Urzędu Miasta wniosek, że jest zainteresowany umową najmu na okres 10 lat i powierzchni 144 m kwadratowe. I tutaj, no nie wiem, Państwo sobie sami musicie odpowiedzieć, jakie jest działanie Pleja, o co tu w tym wszystkim chodzi, skoro jest teren przygotowany, jest przygotowana konkretna uchwała, można zrealizować na niej inwestycje, nagle jest wniosek Pleja, że trzeba podjąć kroki, które no będą spełniały ten wniosek. Stąd teraz przedstawię Państwu taką króciutką charakterystykę wszystkich postępowań, pism, wniosków, jakie były kierowane na drodze tego postępowania. I tak, wniosek wpływa 10 stycznia do przewodniczącego zarządu osiedla. 12 stycznia jest wysłany wniosek o wydanie opinii. Opinię taką wydaje Zarząd Osiedla na podstawie paragrafu 18 punkt 8 Statutu Osiedli,
który mówi, że do kompetencji zarządu osiedla należy w szczególności opiniowanie spraw związanych z najmem, dzierżawą, nieruchomościami gruntowymi i nieruchomościami budynkowymi. Z posiedzenia zarządu pismo w sprawie wydania opinii było wysłane 12 stycznia. Posiedzenie zarządu odbywa się 1 lutego 2023 roku, a opinia z posiedzenia do Urzędu Miasta wpływa 14 lutego. Z uwagi na to, że wpłynęło 14 lutego, no ciężko było, że tak powiem, w tak krótkim okresie czasu dać konkretną uchwałę na sesję Rady Miasta, na sesję lutową, która odbyła się 25 lutego. Stąd uchwałę taką podejmuje Rada Miasta 29 marca. Uchwała ta jest 12 kwietnia publikowana w bazie aktów własnych. Później następuje, w tym samym dniu jest zlecona wycena. Wycenę zlecamy rzeczoznawcy majątkowemu, który ma zgodnie z umową okres 30 dni na dokonanie takiej, na dokonanie takiego operatu szacunkowego. Operat taki wpływa 2 maja. Następnie zgodnie z artykułem 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę. To jest obowiązek taki ustawowy i taki wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i podaje na stronach internetowych. Taki wykaz był od 17 maja do 7 czerwca wywieszony. Następnie 14 czerwca jest ogłoszenie o przetargu i 26 czerwca przetarg się nie odbywa z uwagi na to, że Play nie przystąpił do tego przetargu. Co mógłbym jeszcze dodać? To, że 10 stycznia wpłynął wniosek od operatora na zawarcie umowy dzierżawy, chciałbym powiedzieć, że równolegle operator występuje o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, czyli przyłącza energetycznego związanego z budową tej stacji telefonii komórkowej na tej prywatnej posesji. Czyli jest takie działanie dwutorowe. Operator mówi, że stawka czynszu jest za wysoka. Stawka taka czynszu została ustalona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi ona 2400 miesięcznie. Dla porównania Play ma zawartą umowę na stację bazową w Sobowie. Stacja ta ma 150 metrów kwadratowych i płaci tam 1000 zł miesięcznie. Skąd wynika taka różnica? Otóż Sobów, szczere pole, niezagospodarowane, brak dojazdu, brak infrastruktury technicznej i stąd taka niższa cena. Także ta cena 2400 nie odbiega, bo rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy korzysta z stawek czynszu w obrocie na rynku i ta cena nie odbiega od tych stawek będących na rynku. Dodam jeszcze, że cały czas była prowadzona korespondencja mailowa z przedstawicielem Play'a. Nie jest tak, że nie byli informowani. Byli informowani na każdym etapie mailowo. 21 grudnia, to co mówiła pani Niezgoda, wpłynął wniosek od Play'a i była odpowiedź, że w nawiązaniu do przesłanych szkiców, to dawał Wydział Urbanistyki i Architektury, na terenie Parku Technologicznego
Ta lokalizacja jest tożsama z lokalizacją, dla której Rada Miasta podjęła uchwałę o wydzierżawieniu na cele stacji bazy telefonii komórkowej. I ta lokalizacja jest w pełni akceptowalna przez miasto Tarnobrzeg. I żeby kontaktować się w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. 9 stycznia drogą mailową, jak i papierową, później 10 stycznia Play przesyła wniosek o wynajem części działki położonej na terenie parku. Kolejne 2 lutego Play informowany jest, że został wysłany wniosek o wydanie opinii do zarządu osiedla Zakrzów. 23 lutego informujemy, że zarząd wydał pozytywną opinię. 21 marca informujemy, że na sesji marcowej 29 marca będzie podejmowana, rozpatrzona uchwała w sprawie dzierżawy. 19 maja jest pismo takie ponaglające, bo w ślad za tymi mailami nie szła żadna odpowiedź z Play'a, żadne ponaglenie. Jest pismo wysłane zostało drogą tradycyjną do przedstawiciela Play'a, że została podjęta uchwała, że zostanie wykaz zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, zostanie wywieszony, podany do publicznej wiadomości wykaz, który będzie wisiał od 17 maja do 7 czerwca, a po tym upływie ogłoszony zostanie przetarg. I 21 czerwca otrzymujemy maila od przedstawiciela Play'a, że w związku z bardzo powolnym procesem podejmowanych kolejnych kroków z Państwa strony w tej sprawie, realnych postępów, spółka P4 rezygnuje z wynajmu dzierżawy. W międzyczasie oczywiście było przesłane jeszcze ogłoszenie o przetargu 2 razy do przedstawiciela Play'a. Chciałbym dodać jeszcze, że Play znał całą procedurę, jaka wynika z podjęcia i uchwały, i dalszych kroków w celu podpisania umowy dzierżawy, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, ma zawartą umowę na terenie Sobowa i tam również pismo wpłynęło w październiku 2019 roku, a dopiero w lutym został podpisany protokół z przejęcia przez Play'a przedmiotu najmu pod stację bazową. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Dziękuję panu naczelniku. Bardzo proszę również pana Pawła Księdza o kilka zdań. Prawie już zostało powiedziane wiele kwestii, które też mógłbym poruszyć, natomiast ja oczywiście powstrzymam się od oceny całej sytuacji. Niech każdy sobie osobiście na podstawie tych faktów, które zostały przedstawione, dokona stosownej oceny. Ja może wskażę przede wszystkim, że to, co było już wielokrotnie powiedziane, że prezydent właściwie przy pozwoleniu na budowę, czy jakikolwiek organ, który wydaje w tym zakresie decyzję, nie tylko w Tarnobrzegu, ale w całej Polsce, no nie ma za wiele do powiedzenia. Jeżeli wniosek spełnia warunki formalne i merytoryczne, nie ma żadnych przeszkód wynikających z przepisów, jest wszystko zgodne z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów, decyzja musi być wydana. I nie ma możliwości takiego subiektywnego stwierdzenia, nie, nie będziecie tam tego i tego budować. Prezydent taką decyzję musi wydać. Natomiast co się dzieje dalej? Wydaje się, też byłem obecny na tym spotkaniu w Zakrzowie i wydawało się, że deklaracje inwestora w tym zakresie, że zmienią lokalizację, że rozumieją mieszkańców, rozumieją ich obawy,
i później w ślad za tym, można powiedzieć, dalsze działania wskazywały na to, że ostatecznie na tą lokalizację się zdecydują. Niestety tym krokiem takim, którego celu nie znam i którego celu ciężko jakby wywnioskować obiektywnie, to był ten moment, kiedy został złożony wniosek o dzierżawę. Pomimo wiedzy, że jest gotowa uchwała na określony teren, za określoną stawkę, mówiąc kolokwialnie, wchodząc na gotowe, inwestor korzysta z możliwości złożenia nowego wniosku, a to powoduje konieczność nowej uchwały i nowej procedury. I teraz trzeba zwrócić uwagę, bo ktoś może powiedzieć, że trwa to długo. Jesteśmy w czerwcu, jesteśmy generalnie już po pierwszym ogłoszeniu o przetargu, do którego nie przystąpił nikt. I teraz pytanie, czy to było długo? Jeżeli właściwie niezwłocznie jest przekazywane zgodnie ze statutem osiedli do zaopiniowania przez zarząd osiedla, niezwłocznie po otrzymaniu na pierwszej możliwej sesji, tutaj mógłby być spór co do tego, dlaczego nie w lutym. Natomiast, no, proszę Państwa, no, prace nad uchwałą też trwają. To nie jest jeden dzień pracy. W ogóle u nas uchwały to składa się na 14 dni, później dopiero ewentualnie na 7 dni, ale to też już takie pilne przed sesją Rady Miasta. Później już zaraz po uchwałach jest ogłoszenie w bazie aktów własnych. I później już są tylko procedury techniczne. Tak samo jeżeli chodzi o wycenę. Wycena musi być w kontekście chociażby finansów publicznych. Nie możemy sobie dowolnie ustalać stawki. My musimy mieć obiektywny dokument jako urząd, który będzie potwierdzał, że stawka, za którą dzierżawimy, nie jest ani preferencyjna, ani nie jest zawyżona. Jedynym takim dokumentem może być operat. I jeżeli chodzi w dalszy krok, to zobaczmy, kiedy tak naprawdę inwestor rezygnuje. Rezygnuje już w momencie, kiedy wszystko jest gotowe, kiedy my już uchwałę mamy. Więc tak naprawdę tu ocena nie jest pod kątem prawnym, to nie jest ocena pod kątem, czy w urzędzie ktoś tutaj nie dopilnował procedur, bo wszystkie procedury zostały dopilnowane. Lecz to kroki inwestora na początku, których nikt przecież nie kwestionował, których nikt nie mówił, widocznie taka była wola też inwestora, że potrzebował działki na większą powierzchnię i na krótszy okres. No ale niestety wiąże się to z przeprowadzeniem kolejnych czynności, co miasto zrobiło zgodnie z przepisami. I jeśli inwestor ma ważne pozwolenie na budowę, no niestety, ale może z niego korzystać. W tym przypadku niestety. I co zrobi dalej inwestor, to już jest tylko jego wola. Nie ma prezydent możliwości chociażby decyzji, jeżeli zostało wydane pozwolenie na budowę, no to prezydent sam sobie tej decyzji nie może zaskarżyć. Zresztą tutaj, jak było wskazane, była zaskarżona też przez mieszkańców. Nie może sobie sam tej decyzji zaskarżyć. Więc jedyne działania, które teraz są możliwe, a które z tego, co zostało już tu powiedziane, są podejmowane, to są rozmowy z samym inwestorem. Działania. Jeżeli jakiś przepis prawa zostanie złamany przez inwestora, to wtedy jako Urząd Miasta, jako Prezydent Miasta będzie można podejmować jakieś kroki, ale tylko w przypadku, kiedy jakiekolwiek przepisy w trakcie inwestycji zostaną złamane. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, czy macie jakieś pytania dotyczące tej tematyki? Tak, na pewno pytanie, czy tutaj w tym momencie z tych argumentów troszeczkę Państwo rozbili operatora, ale ta cena chyba nam zostaje, podobna tylko przykład Sobowa, że jest taka niska cena, czy jeszcze jakiś inny przypadek, możemy Państwu, bo naprawdę padło dużo gorzkich słów tutaj pod adresem Urzędu Miasta na tej konferencji w Zakrzewie. I tak się wydaje, że ludzie mówili, że w tym momencie to nic nie zarobiliście. Chcieliście podobno za dużo zarobić na dzierżawie tego terenu, a w tym momencie nie będzie nic i miasto na tym nie zarobi, no i mieszkańcy nie będą zadowoleni przez to, co się dzieje.
Tak jak powiedziałem, rzeczoznawca majątkowy w operacie szacuje na podstawie średnich cen w regionie. I taka cena mu wyszła. Natomiast mogę jeszcze dopowiedzieć, że to też miastu zależy, żeby oczywiście to, co Pan mówił, była ta inwestycja zrealizowana. Miasto z tytułu najmu czerpałoby jakieś korzyści. Natomiast dalszym krokiem jeszcze prezydenta miasta będzie ogłoszenie drugiego przetargu, gdzie ta cena będzie możliwa o zmniejszenie o połowę. I takie kroki będą podjęte. Zgodnie z przepisami prawa. Czy jeszcze jakieś pytania macie? Natomiast ja jeszcze mogę dodać. Proszę Państwa, tak jak Pan Naczelnik powiedział, to są operaty. Musimy działać zgodnie z prawem, nie możemy sobie podejmować decyzji, że nam się wydaje, iż tam możemy ustalić cenę taką i taką. Rzeczoznawcy podpisują się pod dokumentami, które przygotowują, są osobami kompetentnymi. Nie ma podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób podważać opinię rzeczoznawcy. Więc biorą pełną odpowiedzialność. I te ceny, drodzy Państwo, faktycznie są średniorynkowe. One są zawsze tak brane bez względu na to, gdzie jest wynajem czy sprzedaż działek chociażby. To nie są ceny brane z Księżyca. To są ceny, proszę Państwa, brane faktycznie z operatów, czyli przygotowane przez fachowców, przez osoby niezależne. I to one mają pełną świadomość i odpowiedzialność za to, co robią. Pan naczelnik tu powiedział, że jest faktycznie drugi przetarg, jest możliwość obniżenia o połowę. Krótko mówiąc, w tym momencie byłaby to cena prawie identyczna jak w Sobowie, a teren, drodzy Państwo, no jest zupełnie inny. Tak jak pojedziecie do Sobowa, widzicie ten maszt, który tam stoi i widzicie park technologiczny. No, nawet sama budowa w tym miejscu wymaga zupełnie innych nakładów niż budowa w szczerym polu. Dlatego tu akurat nie uważamy, że miasto nie mogło kierować się innymi przesłankami niż te, które otrzymało z operatu. Szanowni Państwo, rozmowy trwają od samego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że rezygnują. Rozmowy na poziomie regionalnym. Ja jutro jadę do Katowic, do dyrektora regionalnego, dalej prowadzić rozmowy, przekonywać ich do tego, że ta lokalizacja na terenie Parku Technologicznego jest ilogiczna i nie wzbudzi żadnych kontrowersji ani żadnych protestów. Dlatego, że drodzy Państwo, mamy świadomość tego, że mieszkańcy mają pełne prawo do tego, żeby dalej protestować i sięgać do różnych metod protestu. Jeżeli Play chce wojny, chce konfliktu, a myślę, że nie chce, no to mam nadzieję, że szefowie Playa zrozumieją, że najlepszą budową jest park. Szczególnie, że to spotkanie faktycznie w Zakrzowie, na którym byliśmy wszyscy, nawet jeden z prawników, mieszkaniec tamtego osiedla potwierdził to, że prezydent nie może wydać odmowy, naraziłby miasto na odszkodowanie. A już takich odszkodowań płaciliśmy kilka, drodzy Państwo. Nie będę wspominał ile i kiedy. Natomiast potwierdził tylko, że musi być wydane, jeżeli wszystko jest przygotowane przez firmę tak jak trzeba. I drodzy Państwo, i wydawało się, że po tym spotkaniu szefowie Playa zrozumieli, że w parku technologicznym jest to najlepsze miejsce do budowy tego masztu. Dlatego mówię, ja cały czas oczekuję, że Play dotrzyma słowa. Dlatego jadę jutro do Katowic. Jeżeli Katowice nie wystarczą, będziemy ruszać dalej. Uważam, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, będę również próbował otrzymać wsparcie od parlamentarzystów naszego regionu. A jeszcze mam pytanie, a jak to jest w ogóle możliwe, że w tym momencie będziecie mogli obniżyć o połowę cenę, a za pierwszym razem musieliście wystawić taką rynkową To wynika z przepisów i z ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisów ustawy, która mówi wprost, że jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, na drugim przetargu można o 50% obniżyć cenę. Także to jest zgodne z przepisami.
Odbył się, ale nie z uwagi na to, że nie było oferentów, nie został rozstrzygnięty. A mam jeszcze pytanie o te powierzchni, bo tutaj na tej prywatnej działce masz tam mieć 50 metrów, tak? 53 metry, tak, z projektu budowlanego. Do tej pory z miastem, jak tutaj rozmawiał, też była mowa o takiej powierzchni. Skąd się nagle wzięła to 140? A to nie wiemy. To tego nie wiemy, to wynika z dokumentu, z wniosku. Tak. Teraz jest, bo jest uchwała już. O takiej powierzchni nie jest ta uchwała. Proszę. Ta pierwotna działka w parku, na którą była... 100 metrów kwadratowych. Uchwała pierwsza Rady Miasta z 2018 roku była na 100 metrów kwadratowych, czyli domniemając, że taka inwestycja, jak jest na terenie prywatnym o wielkości tam 53 metry kwadratowe, logicznym jest, że na tych 100 metrach się zmieści, tak? Natomiast skąd 144 i skąd nagle zmiana jeszcze też zasadniczo długości okresu najmu z 30 na 10 lat? 30 chyba wydaje się mi też bardziej jest korzystniejsze niż 10. Czy było 30 lat, cena była niższa? Ciężko powiedzieć, znaczy to tak. To jest roczna, znaczy miesięczna. Miesięczna. Szanowni Państwo, 9 stycznia Play przysłał właśnie taką do nas prośbę. Spółka P4 byłaby zainteresowana zawarciem umowy najmu na 10 lat i powierzchnia najmu 144 metry. Także to jest ze strony Playa taka propozycja. To nie myśmy proponowali im 10 lat i 144. Powiem tak, nie znam tego oświadczenia, do nas żadne takie oświadczenie nie przyszło, natomiast można zrobić zdjęcie tego pisma, które dostaliśmy od Playa. Po złożeniu oficjalnego wniosku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na 30 lat, miasto 9 stycznia miało przystąpić do wyceny rocznej stawki. No to z łaski swojej 9 stycznia podpisane tu jest przez przedstawiciela pełnomocnika P4. Nie wiem, czy mogę dać jego namiary tutaj. To... No ja. Właśnie. Zawsze. Tak, ale drodzy Państwo, jest to pismo. Jest do. W każdym razie, to tak może. W ramach informacji. W ten sposób. Jak nic, jest tu 10 lat, 144 metry. To nie my w urzędzie wymyśliliśmy sobie taki czas i taką liczbę metrów. 9 dzień stycznia 23. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Czyli miasto nie zaniechało żadnych terminów? Nie. Nie. Absolutnie. Myślę, że Pan Mecenas może to potwierdzić, że to było w pierwszych terminach wszystko zrobione. Znaczy szczególnie jak zostało przedstawione krok po kroku, co się działo później od tego wniosku. Tak jak wymagane przepisy, czyli opinia zarządu osiedla, później uchwała, później wycena, później no już tam przetarg. Mówimy o okresie od stycznia do czerwca, gdzie był przetarg. Bo w czerwcu chyba miał być ten pierwszy przetarg. Tak. Więc tu mówimy o okresie pół roku, no gdzie niestety te procedury musimy zrobić. Więc tu pytanie, czy długo, czy krótko, myślę, że krócej się nie dało. Bo jednak te wszystkie czynności wymagają czasu, muszą być wywieszone, muszą się uprawomocnić, więc wszystko to po kolei było robione na pierwszych możliwych terminach. Szczególnie mówię tu o okresie, kiedy było to dane na sesję. Bo sesja planowo była w lutym 25, tu wpływa nam opinia 14, należy wszystko przygotować, więc jest wybór albo w dniu tak naprawdę sesji na siłę wciskać i tak dalej, gdzie nie wiadomo, czy udałoby się też poprawnie wszystko sprawdzić, przygotować, albo dać na pierwszą możliwą, która była w marcu, co było bardziej rozsądne i jednak i przegłosowane też bez żadnej dyskusji, bez żadnych sugestii, bo jeszcze sesję sprawdzając, bez żadnych jakichś sugestii, że późno, że nie było żadnej dyskusji ze strony nawet radnych. Radni też to zaakceptowali, więc nawet Rada Miasta w żaden sposób nie wiem, nie utrudniała, nie powodowała też, że coś tutaj mogłoby się przedłużyć. Jeszcze jedno pytanie, czy oglądał Pan tą konferencję
Zakrzowie pana przewodniczącego Rady Miasta, tam padło bardzo dużo gorzkich słów tutaj pod adresem urzędników. Rozumiem, bo rozgoryczenie mieszkańców jest na pewno duże, zresztą mojej też jest duże, ale tak jak powiedziałem, my działaliśmy zgodnie z procedurą. Ja cały czas jestem po stronie mieszkańców i cały czas będę walczył o to, żeby maszt pojawił się na terenie Parku Technologicznego. I mówię, jutro jestem w Katowicach, jeżeli będzie potrzeba, myślę, że będzie potrzeba, będę także starał się o wsparcie chociażby parlamentarzystów. Uważam, że każdą drogę w tej chwili będę wykorzystywał, żeby przekonać Pleja, żeby Plej dotrzymał danego słowa mieszkańcom przede wszystkim. Mieszkańcom, bo tam, drodzy Państwo, na tym spotkaniu właściwie wybrzmiało to, że pełnomocnik wtedy będzie się starał, ale wybrzmiało potem również, że Plej będzie dążył do tego i to jest najlepszy dowód na to, że wybuduje na terenie parku. To pismo jest najlepszym dowodem, że Plej tak poinformował nas i poinformował mieszkańców miasta, a przede wszystkim mieszkańców Zakrzewa. Jesteśmy zainteresowani na 10 lat działką na terenie parku. Myślę, że resztę każdy chyba sobie może dośpiewać w kontekście również tych informacji, które Państwo otrzymaliście. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Jeżeli nie ma pytań, bardzo dziękuję mediom, naszym gościom i do zobaczenia na kolejnej konferencji. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia i oby z lepszymi informacjami.